Dziś o 14:30 czasu polskiego mamy odczyt inflacji w USA, co zazwyczaj wiąże się z dużą zmiennością na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych oraz dużymi manipulacjami. Co ciekawe, pierwszy raz od roku prognozowany jest wzrost inflacji, a nie spadek względem poprzedniego miesiąca. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w lipcu 2022 roku i sprawdzimy sobie, jak historycznie zachował się indeks dolara. Oraz jak zareagował sam Bitcoin i rynek kryptowalut w perspektywie krótko oraz długoterminowej. Zgodnie z poniedziałkową analizą Bitcoin wybija Liquidity, po czym następuje negacja scenariusza spadkowego i dynamiczny ruch wzrostowy. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina ETH oraz Dota, czyli czwartkowa analiza rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianie na rynku kryptowalut, jak co czwartek najnowsze analiza rynku. Omówimy sobie aktualną sytuację na Bitcoinie, ETH oraz Docie. Omówimy kolejne potencjalne scenariusze oraz to, co dzisiaj się ma wydarzyć, czyli odczyt inflacji w USA, a jak wiemy, zawsze wiąże się z dużymi wahaniami i zmiennością na rynkach finansowych, w tym również na rynku kryptowalut. Zobaczymy sobie, tak jak wspomniałem na wstępie, jak reagował Bitcoin właśnie w ostatniej Zobaczymy sobie, jak reagował indeks dolara po wzrostach inflacji, a nie spadkach, i jak reagował sam bitcoin i rynek kryptowalut. Następnie przejdziemy do analizy. Także, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do dostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwona, staw łapkę w górę, komentarz, komentarz taktyczny, lub napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś, abym dla was przeanalizował w jutrzejszym materiale. A przypominam, że jutro. Widzimy się w analizie rynku kryptowalut oraz analizie rynku Forex. Ale zanim przyjdziemy, wjeżdża info o moim darmowym kursie, który przygotujecie do Hossy 2024-2025. Jeżeli jeszcze nie znasz tematu, to zobacz ten materiał, odbierz darmowy kurs, dołącz do darmowej grupy na telegramie. A jeśli znasz temat i cię to nie interesuje, to przebiń o 26 sekund i zaczynamy. Kiedy się skończy i jak wykorzystać cykl Bitcoina w hoście 2024-2025, aby zmaksymalizować zyski? Jakich błędów nie możesz popełnić, aby sukcesywnie na tym rynku zarabiać? Czym jest Bitcoin i technologia blockchain? O tym wszystkim dowiesz się z mojego nowego darmowego kursu, a link do odebrania tego materiału znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Nie zapomnij zaobserwować mojego kanału, aby być na bieżąco i lecimy dalej. W poprzednim miesiącu mieliśmy 4%, Prognozowane 3,1 spadek do 3, czyli dynamiczny spadek, można powiedzieć, duży spadek, i in samej inflacji, tak, bo aż o 1%. W tym miesiącu widzimy, że mamy wynik z poprzedniego i prognoza 3,3, czyli pierwszy raz od czerwca, od czerwca, od lipca, a to były czerwcowe odczyty, 2022 roku mamy. Widzimy, że prognozy są większe niż. Prognozy są wzrostowe, a nie spadkowe. No i zobaczymy sobie, jak zareagował indeks dolara właśnie w tamtym okresie. No i zobaczmy. To jest właśnie ta świeczka 1430 odczyty tak otwarcie świeczki godzinnej na indeksie dolara. Najpierw indeks dolara zareagował wzrostowo po publikacji tych danych, następnie był dynamiczny ruch spadkowy, następnie w kolejnych godzinach był ruch wzrostowy, czyli indeks dolara się umacniał tak, czyli właśnie kiedy inflacja rośnie, no to dolar się umacnia. Następnie widzimy, że rozpoczęły się spadki, tak, ogólnie wtedy dolar szedł po swoje ATH, indeks dolara zareagował najpierw wzrostowo, widzieliście tą, tą świeczką, bitcoin spadkowo, następnie bitcoin zareagował wzrostowo, indeks dolara spadkowo. I potem indeks dolara już spadał, i widzimy właśnie, że indeks dolara zaliczał korektę, natomiast bitcoin zaliczał tutaj ruch wzrostowy, czyli ta odwrotna korelacja była. Czy tak będzie tym razem? Tego oczywiście nie wiemy, natomiast jest jakieś prawdopodobieństwo potencjalnego takiego scenariusza. Przy osłabiającym się dolarze, bitcoin teoretycznie powinien rosnąć. Tak jest na złocie, ale tam jest korelacja. W 100 a nie jak na Bitcoinie, że raz jest, raz jej nie ma. Przy umacniającym się dolarze powinniśmy zobaczyć kontynuację ruchu spadkowego w najbliższym czasie na Bitcoinie i na rynku kryptowalut, co ogólnie również by potwierdzało trend teraz, w tym momencie, jaki mamy, tak? bo my mamy zmianę już trendu na trend spadkowy. I w ostatnim materiale poniedziałkowym mówiłem o tym, że mieliśmy właśnie to wybicie. Górą w niedzielę, a następnie w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, że prawdopodobnie zostanie to wybite dołem, no i to miało faktycznie. Miejsce tak to miało faktycznie miejsce było to ta tutaj o właśnie tak to wyglądało zostało to wybite dołem i potem był dynamiczny ruch wzrostowy i właśnie pisałem moim partnerem edukacyjnym właśnie o tym że jeżeli zostanie To zanegowane tak i zobaczymy dynamiczny ruch wzrostowy bo rozpoczęła się kolejna świeczka wtedy świeczka czterogodzinna na interwale właśnie teraz rozpoczęła się o godzinie 18 świeczka 4 czterogodzinna i zobaczmy że Została ona pokryta, tak? Czyli ten cały ruch spadkowy został pokryty kolejną świeczką czterogodzinną, czyli mamy objęcie świeczkę engulfing, która zanegowała ten ruch spadkowy. I właśnie pisałem, że jeżeli zobaczymy wzrost do powyżej 29 200, to powinniśmy zobaczyć ruch ruch wzrostowy do około 30 000 dolarów. Co miało miejsce? I cena wybiła ten właśnie szczyt, ale nie zamknęła się nawet korpusem świece 4 godziny powyżej tego szczytu, więc nie mamy zmiany nie mamy zmiany zmiany struktury na trend wzrostowy, czyli dalej utrzymujemy się w trendzie spadkowym, bo to jest ten, co prawda, to jest ten ostatni ruch spadkowy, to jest ten ruch spadkowy, dobra, to jest ten ruch spadkowy, więc tutaj po wybiciu tego szczytu i zamknięciu się korpusem świecę 4 godziny mielibyśmy zmianę struktury na trend wzrostowy. Lokalnie mówimy lokalnie, oczywiście mogłaby być korekta do. Tych poziomów tutaj. No i przy tym aktualnej sytuacji, którą mamy teraz, wytworzyła nam się nowa strefa podażowa. Tak, nowa strefa podażowa, wybicie, przetestowanie jeszcze raz tych poziomów tutaj i wytworzyła się nowa strefa podażowa. Co ciekawe, podobna jest ona do tego, co działo się tutaj. Czyli był dynamiczny ruch wzrostowy, zatrzymanie, podbicie, potem wybicie dołem. I właśnie potem był kolejny ruch wzrostowy. I będę to dla siebie obserwował, czy właśnie nie będzie to wyglądało podobnie, tak jak tutaj wyrysowałem, bo dwa potencjalne scenariusze tutaj do tej strefy, czyli stąd kontynuacja ruchu spadkowego, lub stąd właśnie podbicie, podbicie tutaj, delikatny zjazd i ruch wzrostowy do tych poziomów tutaj wyznaczonych, czyli 30500, czyli okolice 31000 dolarów. Natomiast aktualnie widzimy, że tendencja jest bardziej na tę chwilę jeszcze spadkowa i w takiej sytuacji spodziewałbym się właśnie ruchu spadkowego do tej strefy popytowej, czyli do poziomu skąd rozpoczął się ostatni ten ruch wzrostowy. Jeżeli ta strefa puści, no to dalej to, co mówię, to, co powtarzam cały czas, te poziomy, czyli 28420 i okolice 27500 dolarów jako poziomy na potencjalny ruch wzrostowy, tak? Czyli, znaczmy sobie Strzałka cyk i to są poziomy, skąd może odbyć się ruch wzrostowy, zatrzymanie ceny. Co ciekawe, możemy również zauważyć, że e, patrzymy sobie, gdzie się zatrzymała cena, tak? Gdzie się zatrzymała cena i możemy sobie zobaczyć, że w okolicach 50% zniesienia Fibonacci'ego. Jak Bitcoin reaguje na 50% FIBO. I też jakbyśmy sobie tutaj tak rozłożyli, tak z punktu widzenia analizy technicznej, to widać, że tu też było wcześniej wsparcie i opór dla ceny. Także zatrzymała się cena właśnie na tym tutaj wsparciu. Jeżeli będą, to, jeżeli będą to wybijać, no to kolejne poziomy, to właśnie okolica 61% i tutaj 78% przy okazji, ale to. Oczywiście tutaj można było wtedy szukać formacji harmonicznych na spadki Natomiast to mnie tak jakby nie interesuje Interesuje mnie, interesuje mnie ta strefa Wyznaczyłem już ją wcześniej zanim cena tutaj zareagowała Zanim tak naprawdę był ten dołek Wyznaczyłem ją jak cena już zaczęła tutaj spadać tak? Także nie widziałem tutaj potencjalnych formacji harmonicznych I takich innych pierdół Tylko po prostu gdzieś tutaj jest strefa podażowa tak? I dlatego spodziewam się ruchu spadkowego właśnie z tej strefy Tutaj po wybiciu, jeżeli cena wybije właśnie tą nową strefę, która została utworzona tak naprawdę wczoraj i przedwczoraj. A tutaj mamy lokalną strefę popytową, więc cena jest między dwiema strefami lokalnymi, które trzymają przed ruchem wzrostowym do tych poziomów, tutaj lub ruchem spadkowym do jednego z tych dwóch poziomów, tutaj. tak? W sytuacji, w której jednak, znaczy mamy dalej ruch spadkowy, no to mamy utrzymanie trendu. Tutaj, w sytuacji, w której cena dojdzie, by doszła do tej strefy, no to mamy jednak już zmianę lokalnego trendu na trend wzrostowy. I właśnie wtedy pytanie, co dalej? Czy, czy ta strefa zatrzyma skutecznie, czy zatrzymałaby skutecznie i z niej, się kolejna, kolejna fala wzrost, z niej rozpoczęłaby się kolejna fala spadkowa, czy jednak po prostu będzie byłaby to chwilowe zatrzymanie i kontynuacja wzrostów? Na to oczywiście musimy poczekać. Szklanej kuli nie mam, mówię o tym, co widzę, jakie prawdopodobne scenariusze mogą się wydarzyć, jakich potwierdzeń oczekuję, aby dany scenariusz miał miejsce i gdzie cena może się zatrzymać. To jest istotne, aby to zrozumieć, tak? bo ktoś mi powie, ale to w górę, czy w dół? To w górę, czy w dół? Albo w górę, albo w dół. Tego nie wiemy, Ma, możemy gdzieś tutaj na podstawie wiedzy i prawdopodobieństwa, statystyki Czekać na potwierdzenia na, potwier na dany scenariusz, tak? I mamy strefy spadkowe, strefy popytowe, strefy podażowe, popytowe, mamy strefy podażowe, strefy popytowe, poziomy manipulacji, wsparcia opory, linie trendu i które dają nam jakąś wskazówkę na potencjalny scenariusz. Czy tak będzie? Tego nigdy nie przewidzimy w 100%, tak? Nie możemy powiedzieć tak, na 100% stąd cena spadnie. Tak na 100% stąd cena wzrośnie. To tyle w temacie. Mam nadzieję, że ci kumaci rozumieją, o czym mówię. Także dzięki. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli kumacie, o czym mówię. A jeżeli nie kumacie, to zostawcie łapkę w dół. A weź byku, nie zostawię łapki w dół, dobra? Dobra, słuchajcie, przechodzimy do analizy ETH. ETH, e, tak, zaliczyło ten poziom, o którym mówiłem. E, poziom realizacji zysków z tego tutaj potencjalnego shorta. E, dalej mamy płynność do zebrania te szczyty. Tutaj też, tutaj sobie kolejne się szczyty utworzyły, tak, więc przy ewentualnym ruchu zostawem myślę, że zostaną one powybijane. Tak, przynajmniej, przynajmniej jeden z tych dwóch, ale myślę, że cena może dojść bardziej prawdopodobnie do tej strefy podażowej, tutaj, ponieważ jakby ona jest otwarta, jeszcze nie została aktywowana, jest pusta, znaczy jakby jest jeszcze nieaktywowana, nie przetestowana, więc biorę ją pod uwagę. Tak, i w sytuacji, w której ociąg spadkowy. Tutaj jest ta strefa popytowa. Przy okazji gdzieś tam linii trendu. A jeżeli nastąpi wybicie tej strefy, no to tak jak mówiłem wam wcześniej, dalej, spodziewałbym się gdzieś tutaj powiedzmy, teraz jeszcze raz tak, dojście do tej strefy, do, do jednego z tych poziomów, tak, czyli teraz mamy, bo to już zostało zrealizowane. Więc w ten sposób bym to upatrywał przy dalszym ruchu spadkowym. I jeżeli ta strefa zostanie wybita i zostanie tutaj zamknięta na interwale 4 godzinnym, świeczka zamknie się korpusem poniżej tej strefy, będzie to dla mnie potwierdzenie na dalszy ruch spadkowy. Nie, nie knot, knot mnie nie interesuje, bo knot może być tylko na wybicie stop losów, tylko korpus świecy. Korpus świecy potwierdza nam dalszą strukturę rynku. tak? O tym rozmawialiśmy w pierwszym materiale który pokażę Wam się teraz, w pierwszym materiale związanym z, ze strategią Smart Money Concept, której uczę w moich zaawansowanych na podstawie których robię właśnie te analizy, które widzicie. Więc zobaczcie to, bo to jest istotne, żeby zrozumieć rynek, kiedy i jak zmienia się trend i dlaczego. To jeszcze będzie druga część do tej struktury rynku, bo to nie jest koniec. Dobra, przechodzimy do analizy DOTA. Jak skutecznie analizować rynek kryptowalut, aby zarabiać na wzrostach i spadkach oraz wiedzieć, kiedy kupować i kiedy sprzedawać swoje kryptowaluty, tego uczę w moich kursach. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, i jak widzisz, skuteczność moich analiz oraz zagrywek jest na bardzo wysokim poziomie, co możesz zweryfikować tutaj na YouTube czy na moim Instagramie. Analizy, które widzisz na moim kanale na własne potrzeby tradingowe i dla partnerów edukacyjnych, robię na podstawie wiedzy, którą przekazuję w moich pełnych. 6 miesięcznych kursach zaawansowanych, gdzie krok po kroku od podstaw uczę, jak skutecznie analizować i zarabiać na rynku kryptowalut. Po ukończeniu jednego z pełnych kursów, lub kiedy opanujesz już strategię i będziesz potrafił potrafiła samodzielnie analizować rynek, powiem Ci jak uzyskać środki do tradingu. W wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Możesz również zacząć od kursów miesięcznych z analizy technicznej czy analizy technicznej rozszerzonej, a co ważne, aby przyspieszyć Twój proces edukacji, do każdego kursu otrzymujesz również dostęp do mojej grupy, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na tej analizami na wzrosty i spadki, update'ami rynku. Oraz spot w zależności od wybranego stopnia zaawansowania i od wybranego kursu. Koniecznie również sprawdź produkt spot premium, którego celem jest pomnażanie wybranych topowych projektów, jak wprowadzonej przeze mnie nowej serii na kanale. Wszystkie kursy masz możliwość kupienia na raty w złotówkach. Natomiast, jeżeli chodzi o pełne kursy edukacyjne Smart Money i SmartMoney Pro, Masz możliwość również kupienia na raty w USDT. Tutaj więcej informacji udzielę Ci na pliffe. Także w razie pytań, kontaktuj się ze mną na Instagramie. Dokładny opis wszystkich kursów oraz przypisanych do nich grup znajdziesz w zakładce kursy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i lecimy z dalszymi analizami. Dobra, DOT nam tutaj wybił właśnie te szczyty. Tak mówiłem o tym, że spodziewam się dojścia, znaczy spodziewam się wybicia się tych szczytów. Tutaj obserwowałem sobie pod, pod shorta, natomiast jedną pozycję już grałem, więc nie chciałem dokładać A szkoda, bo fajnie to zostało tutaj osiągnięte, tutaj sobie wyznaczyłem ten poziom właśnie na, na short'cika Cena doszła tutaj właśnie do Strefy podażowej nowej, wytworzonej No i mamy ruch spadkowy, tak, i, i co dalej Na takim poziomem, to co Wam mówiłem już wcześniej, tak, czyli to co na, na co czekam Jeżeli cena zacznie wybijać tutaj właśnie ten, kno, ten knocik, to będę spodziewał się ruchu spadkowego takie zaliczenia tutaj teraz jako TP i finalnie i finalnie spodziewałbym się ruchu spadkowego do tej strefy tutaj. Także jest przestrzeń do spadków, przy mocniejszej jakieś korekcie, jak najbardziej jest to możliwe do zrealizowania. Także na razie cena widzimy, że Trzyma się tego wsparcia, tak? Raz zostało odbite, teraz zaczyna to wsparcie zosta zostawać wybite. No i czekamy, co się dalej wydarzy. E tutaj widzę poziomy, które byłyby sensowne, natomiast widzę też, że gdzieś cena już zareagowała w tej strefie. Więc tutaj nie wyznaczam poziomu popytowego i poziomu na wzrosty. E poziomami na wzrosty mogą być właśnie te dwa poziomy, które teraz wyrysowałem, czyli poziomy przy okazji realizacji e zysków. Tu jest strefa mocna, strefa popytowa, która jest do, do sprawdzenia przez rynek. A ten poziom. Tak z ciekawości, tak z ciekawości, chciałem zobaczyć, czy, czy na tym poziomie coś jest z FIBO. Nie ma nic z FIBO, nie ma żadnego wsparcia. Natomiast pasuje mi ten poziom. po prostu. Jakby nie będę wam mówił, dlaczego. Mam tutaj gdzieś tam swoje, że tak powiem, autorskie strategie i mi pasuje ten poziom. Czy będzie tu reakcja? Nie wiem. Czy będę stąd zagrywał pozycję na wzrosty? Na pewno nie z limitu po obserwacji. Jeżeli zobaczę tutaj potwierdzenia, to może wejdę tutaj w longa, ale na pewno nie od razu. A tutaj dla mnie ta strefa jest zdecydowanie konkretniejsza, jeżeli chodzi o potencjalny ruch wzrostowy. Także tutaj, tutaj będę na 99, tutaj będę na 100% zagrywał swoją pozycję na Wzosta Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne, tak ja wam mówię tylko co ja widzę na rynku, co się może wydarzyć, ale czy tak będzie tego nie wiem, każdy z was tutaj powinien się edukować i podejmować decyzje samodzielnie. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, pamiętaj mordeczko, widzimy się jutro w kolejnej analizie rynku kryptowalut, zostaw łapkę w górę, komentarz, komentarz taktyczny lub napisz jakiego altcoina, wiesz o co chodzi, dzięki, piona, cześć.